to paragon, kawałek papieru, na który w dzisiejszych czasach przez wysokie ceny raczej mało komu chce się patrzeć. Ale w dzisiejszym odcinku razem z Natalią będziemy przyglądali się im bardzo dokładnie, dlatego że osoba, która zje więcej rzeczy ze znalezionych paragonów, wygrywa. Najważniejsza zasada w tym filmie jest taka, że paragony, z których będziemy dzisiaj, no, wybierali rzeczy do zjedzenia, nie mogą być nasze. To oznacza, że żeby móc coś zjeść, musimy albo znaleźć paragon na ziemi, albo, nie wiem, wygrzebać paragon ze śmietnika, albo po prostu wziąć paragon, który ktoś zostawił przy kasie i dopiero wtedy, no, będziemy z tego paragonu mogli wybierać rzeczy. Poza tym, Natalia, z każdego sklepu lub restauracji możemy wziąć maksymalnie jeden paragon, czyli jedno miejsce równa się jeden paragon, możemy sobie go wybrać, ale, no, może być maksymalnie jeden. Dodatkowo, sklepy i restauracje nie mogą się powtarzać, czyli jak byłaś, nie wiem, w jednym KFC, to nie możesz iść do drugiego. No i po trzecie, żeby zaliczyć daną rzecz, musimy zjeść ją całą, więc tak naprawdę liczy się tylko ilość rzeczy, a nie to, ile miały kalorii. Ale zanim wyjdziemy z domu i zanim odpalimy czas na 3 godziny, to strzelcie koniecznie łapkę w górę i spróbujcie robić tutaj 25 tysięcy lajków, jeśli chcecie widzieć więcej rywalizacyjnych odcinków, no bo w sumie dawno już takich nie było. A jeśli jesteście nowi i trafiliście ten film przypadkiem, to zasubskrybujcie koniecznie mój kanał, robiąc to samo, co w tej chwili widzicie na palcu, tyle tylko, że tam na dole pod ekranem, obok mojego awatara. Mamy aktualnie godzinę 10:33, więc od teraz 3 godziny czas start. Dobra, widzowie, żeby było sprawiedliwie, Natalia bierze nasze BMW, a ja pójdę po trafikara, który stoi na osiedlu, no i dzisiaj właśnie nim będę się przemieszczał. Widzowie, pojawił się mały problem, bo nie mogę znaleźć kluczy do samochodu i Karol, ty je ostatnio brałeś tych krzyków. Tak, na pewno, ja ich nie widziałem, Natalia, nawet. Dobra, udało się sobie. No nie, dobra, niestety, ale przynajmniej nie będziesz potem mówiła, że wygrałem, bo nie miałaś kluczy. Dobra, słuchajcie, zdobyłem już trafikara, chwilę to trwało, ale nieważne. Ważne jest to, że jadę teraz jak najszybciej do galerii przy morze, bo tam mamy Leclerca, tam mamy KFC, tam mamy Subwaya i mnóstwo innych sklepów i restauracji, no, w których jakiś paragon na pewno uda się zdobyć. No dobra, podjechałam już pod pierwsze miejsce, którym jest Biedronka. Stwierdziłam, że na początek wsiadę sobie do Biedronki, bo my razem z Karolem nie jedliśmy dzisiaj śniadania, więc fajnie byłoby zacząć ten dzień od czegoś innego niż od fast foodów. A poza tym w Biedronce nie powinno być żadnego problemu ze znalezieniem paragonów, bo zawsze obok kas samoobsługowych stoją takie pojemniczki, gdzie ludzie je wyrzucają. Dobra, udało mi się znaleźć jakieś na podłodze. Czekajcie, zobaczymy, co na nich jest. Okej, mamy pierwszy paragon, mamy tutaj torbę na zakupy, dżem i krem Nutella. Nie ma opcji, że zjem dwa słoiki dżemu i cały słoiczek Nutelli, więc musimy zobaczyć, co jest na drugim paragonie i mam nadzieję, że on będzie lepszy. Tutaj mamy mus od Timbarka, mamy napój gazowany Timbark w małej butelce, wodę gazowaną i croissanta. O, ten paragon jest całkiem niezły, ale trochę mało rzeczy, poszukamy jeszcze innego. Po drodze do galerii, jak widzicie, przejeżdżałem obok Netto i stwierdziłem, że zajadę, dlatego że sklepów Netto w Gdańsku nie ma zbyt dużo, więc później raczej na pewno nam się nie powtórzy, ale pytanie, czy są w środku kasy samoobsługowe, bo no, najczęściej ludzie zostawiają paragony właśnie przy kasach samoobsługowych. Okej, jestem obok śmietnika w Biedronce i niestety tutaj ludzie robią małe zakupy. Przejrzałam te paragony i są tylko z jedną, dwiema, maksymalnie trzema rzeczami, więc musimy wybrać coś z tych paragonów, które udało mi się znaleźć wcześniej. Dobra, słuchajcie, są kasy samoobsługowe, tutaj coś wystaje, ale no nie, to jest kopia, niestety. O, ale czekajcie, tam są paragony, dobra, kupię gumy, żeby nie było, ich oczywiście nie będę mógł jeść, ale wezmę wtedy stamtąd paragony. Słuchajcie, bierzemy to wszystko. W takim razie wybieram ten paragon, na którym mamy mus, napój, wodę gazowaną i croissanta, ale czekajcie, tutaj mamy 3 croissanty i 2 musy, więc ciekawe, jak to będzie liczone, musimy zadzwonić do Karola. Dobra, widzowie, udało się ogarnąć tyle paragonów. Tutaj jest ten mój za gumy, które kupiłem, żeby, wiecie, po prostu nie rzucać się w oczy, ale oczywiście z tego skorzystać nie mogę. Ale dobra, czekajcie, trzeba tutaj znaleźć paragony, bo tutaj połowa to jest pewnie potwierdzenie z karty, jak nie wszystko w sumie. Widzowie, nie wierzę, to wszystko to były potwierdzenia z karty, dlatego że ludzie prawdopodobnie biorą paragony, żeby otworzyć sobie bramkę i jest masakra, ale wiecie co, pójdę tutaj jeszcze zobaczyć przed sklepem, może komuś wypadł jakiś paragon i no może tam coś będzie. Halo? Mam pytanie, co jak na paragonie mam dwa takie same produkty? Bo to się liczy jako jeden, czy jak zjem dwa, to będzie jako dwa? Nie, no jeden. O nie, no dobra. No nie, niestety rozmowa nie poszła po mojej myśli, bo maksymalnie uda nam się zdobyć tutaj 4 punkty, więc idziemy po produkty i idziemy, to jest. Podeszłam pod pierwszą rzecz i croissanty skakałem i patrzcie, nie ma ani jednego. Nie, no nie wierzę po prostu. Słuchajcie, coś leży, uwaga. Dobra, to jest chyba jakiś paragon, czekajcie, otwieram. Ty, pizzowie, to jest paragon z maka, czajcie? Nie mam pojęcia, co paragon z maka robił pod Netto, chociaż tutaj jest blisko mak, więc nie wiem, może ktoś chciał wyrzucić, ale mu wypadło, ciężko powiedzieć. Ale mamy tutaj wrapa, jajko i bekon, mamy średnie frytki, mamy sos słodko-kwaśny, mamy czarny
czarną kawę, mamy tosta z bekonem i serem, kolejną czarną kawę i kolejnego tosta, widzowie. Chciałem powiedzieć, że jedziemy do Maka, ale jest 11.09, więc oferty śniadaniowej już nie ma. W takim razie, spoza oferty śniadaniowej mamy tutaj frytki, sos słodko-kwaśny i czarną kawę. I wiecie co, jadę do Maka, muszę to kupić, zjeść i wypić, bo no minęło 40 minut, a jeszcze nie mam żadnego punktu. Na koniec podeszłam jeszcze do pana i zapytałam, czy może będą te croissanty, bo akurat pan wykładał jakieś takie słodkie wypieki i poszedł mi sprawdzić i niestety na piecu pokazywało, że będą się piekły jeszcze 17 minut. Ale tutaj mamy moje zakupy, czyli mus od Tymbarka, napój gazowany w puszce, no i do tego mam jeszcze wodę, którą prawdopodobnie będę męczyła przez cały odcinek do samego końca. Zdobywanie punktów zaczniemy sobie od tego Tymbarka, ale dziwnie smakuje, bo jestem przyzwyczajona do tych w szklanych butelkach, które nie są gazowane, a tutaj jest ten sam smak, tylko że gazowany. O, ale też jest hasełko pod zawleczką. Jezu, widzowie, nie wierzę, mam napisane czas ucieka. Ja po prostu śmiesznie dopasowane do odcinka idealnie. Dzień dobry, poproszę czarną kawę 0,3 i do tego średnie frytki z sosem słodko-kwaśnym, poproszę. Zerujemy tego Tymbarka. Dobra, pusty, nic nie ma w środku. Teraz czas na ten mus i w sumie jestem ciekawa, jak on będzie smakował, bo ja za takimi rzeczami nie przepadam, no ale co, trzeba się przemęczyć w dzisiejszym odcinku, więc otwieramy go i pijemy. W sumie pijemy czy jemy? Nie wiem. Dziękuję, jeszcze mam pytanko takie szybkie. Na tym paragonie jakie to były frytki? Małe, średnie czy duże? Bo to był taki zestaw i... To są średnie. To będą średnie, tak? Dobra, super, dzięki wielkie. No dobra, zamówienie odebrane. Tutaj mamy frytki z sosem słodko-kwaśnym. Tutaj mamy, jak widzicie, kawkę, ale w trakcie płacenia zacząłem zastanawiać się, czy to są na pewno frytki średnie, bo zwróćcie uwagę, że tutaj jest napisane frytki średnie, a tutaj frytki M, ale jak pan dawał mi moje zamówienie, to go zapytałem i no powiedział właśnie, że o, te frytki na tym paragonie to są frytki średnie. Ej, w ogóle czemu ten paragon jest, jak widzicie, z McDonald's z Warszawy? Jak jesteśmy aktualnie w Gdańsku? Nie wiem, nieważne, znaleziony, więc wszystko się zgadza i mogę w końcu jeść. Tylko najpierw może pójdę zdezynfekować ręce, bo nie wiadomo, kto te paragony dotykał. Uwaga, test smaku. Byłby okej, gdyby nie było tego banana. Ten banan strasznie mnie denerwuje, ale nie ma co, lecimy. Dobra, z nim poszło giga szybko. Uwaga, jeszcze test, czy wszystko na pewno. No już nic nie leci, spójrzcie, jak jest płaski. Mamy kolejną rzecz zaliczoną, na koncie tylko 2 punkty. Wsiadamy teraz do auta i jedziemy do Lidla. No dobra, jestem już pod Lidlem, na szczęście był bardzo blisko, więc szybko poszło. Jeszcze nie zdążyłam wejść do sklepu, a już tutaj na podłodze znalazłam jeden paragon i obok jest drugi. Na pierwszym jest płyn do mycia naczyń i papier toaletowy, więc tym raczej się nie najem. A na drugim mamy kajzerkę i monsterka, więc w razie czego go zostawiam, ale idziemy szukać dalej. Dobra, mam jeszcze jeden zgnieciony obok śmietnika, więc zaraz zobaczymy, co na nim jest. Co prawda jest tutaj trochę więcej rzeczy, bo mamy kefir, papier toaletowy, czekoladę gorzką, lody sandwich, śmietankę 18 i twaróg, tylko tak, jest mały problem, bo ja kefiru nie lubię, twarugu nie lubię. Śmietany samej nie zjem, więc zostaje nam gorzka, czekolada i lody, więc spróbujemy znaleźć inny. Okej, przeszłam obok wózków, tutaj jest jeden i tam chyba jest jeszcze jeden zgniecony, bo nie wiem, czy dam radę go sięgnąć. Tam, dokładnie, bo wcześniej pokazywałam wam papierek po lodzie. Dobra, ręce dezynfekowane, więc w końcu mogę zacząć jeść. Nie jedliśmy dzisiaj z Natalią śniadania, więc... O, fryteczki z sosem słodko-kwaśnym śniadanie. Jak złoto. Dobra, widzowie, fryteczki zjedzone, więc pierwsza rzecz zaliczona. Sosu troszkę jeszcze zostało, więc muszę chyba kończyć. Dobra, cały wypity. No i teraz jeszcze została mi kawka. O nie, dobra, jest mega gorąca, więc ją sobie wypiję później. Ale w międzyczasie, jak kawka będzie mi stygła, pojadę do galerii, do której w sumie się kierowałem. Tam, jak widzicie, jest galeria przy morzu, więc daleko nie mam. Tam też jest Leclerc i no mam nadzieję, że uda się tam zaraz znaleźć jakiś fajny paragon. Udało mi się wyciągnąć ten paragon, mam go tutaj i uwaga, sprawdzamy, co mamy. Reklamówka, banany. O, mamy też wodę do picia. Black Energetic. Czy serio wszyscy kupują energetyki? Prawie na każdym paragonie jest energetyk. Czekoladki miętowe, haczyki, to nas nie interesują. I jogurt owocowy, 2 rodzaje. Całkiem spoko paragon. Niestety nie mam żadnych innych paragonów, więc wybieram tego z tym blackiem i idziemy do Lidla na zakupy. Okej, jestem już na energetykach i tutaj mamy blacka. I tutaj są różne wersje smakowe, ale cena jest ta sama na paragonie, więc wezmę sobie jakiś smakowy, żeby lepiej mi wchodził. O, na przykład ten truskawkowy. Podjechałem pod galerię i wysiadając zauważyłem, że tutaj leży jakiś kwitek, ale... No nie, to niestety nie jest paragon, tylko jest to wydruk z parkomatu, ale wiecie co? Podniosę i wyrzucę za kogoś, bo po co ma tutaj latać? Ciekawostka, widzowie, pan właśnie myje paczkomat i w środku i na zewnątrz, a tam są paczki, więc śmiesznie. Biorę jeszcze jednego banana, no i na sam koniec słyszałam po jogurt i jak widzicie, mamy tutaj napisane jogurt owocowy 2,6% za 2,69. Przeszukałam wszystkie te jogurty i za 2,69 udało mi się znaleźć tylko taki i faktycznie jest to jogurt owocowy za 2,69, ale jeszcze się upewniłam w internecie i jak może się zauważyć po wpisaniu jogurt owocowy 2,6 wyskakuje faktycznie ten pilos. Proszę bardzo, mogę ten paragon? A to nie jest
jest pana. Nie, nie jest mój. Dzięki. Słuchajcie, przychodziłem przed chwilą obok Leclerca. Zobaczyłem, że wiecie, przy kasach normalnych, nie samoobsługowych, leży paragon, ale pani już go zabierała, więc zapytałem, czy mogę wziąć. Pani bardzo niechętnie mi go dała, ale niestety, jak widzicie, na tym paragonie nie ma nic poza tanimi książkami. W takim razie idę próbować dalej, muszę tylko wejść drugim wejściem, żeby czasem już mnie nie widzieli i no mam nadzieję, że uda się znaleźć coś, gdzie będzie jakieś jedzenie. Dobra, jestem już w sklepie, zrobiłem małe rozeznanie terenu i niestety przy kasach samoobsługowych stoi pani i rozmawia z ochroniarzem, więc nie wiem, czy uda mi się tam cokolwiek ogarnąć, też w ogóle nie było ludzi, więc obawiam się, że no tych paragonów może tam nie być, ale teraz poczekam, aż coś będzie, zobaczę, czy coś zostawi, jeśli tak, to po prostu podejdę, wezmę i wyjdę. W tym miejscu niestety odpiął mi się mikrofon, ale kupując Milky Way, żeby móc normalnie wyjść, jak widzicie, zobaczyłem, że są paragony, było ich dokładnie tyle, no ale niestety okazało się, że tak naprawdę nadają się tylko dwa. Co to może być? Ty, a to nie będzie jakiś napój? Marchewkowo, jabłkowo, truskawkowy, czy coś takiego? Zaraz możemy iść to poszukać. Tutaj mamy tarczyńskie kabanosy, ale raz, że ja kabanosów nie lubię, a dwa, że całej paczki raczej nie dałbym rady zjeść. Tutaj mam jeszcze jakiś chleb chaczapuri. Ja pierdzielę, widzę jakieś dziwne rzeczy, ale biorę te dwa paragony i idę tych rzeczy szukać. Dobra, wróciłem już do samochodu i teraz zaczynamy nasze jedzenie. I nie wiem, od czego zacząć, bo połączenie energetyka i banana może być takie średnie, więc zjem sobie po prostu banana, później zjem jogurt i na sam koniec wypiję energetyka. O Jezu, jakie niedojrzały. Jest twardy jak skała, nie lubię takich bananów. Jestem ciekawa, jak idzie Karolowi, ile on ma już punktów. Mam nadzieję, że mniej niż ja. Chyba mamy to, cały banan zjedzony. No i teraz chyba czas na ten jogurt owocowy, póki mi się on nie zagrzeje, bo mamy 22 stopnie, więc jak go zostawię w aucie i pójdę gdzie indziej, a później wrócę, to już będzie masakra. O Jezu, teraz tylko, żeby się nie ubrudzić, bo wziąłem sobie jagodowy. I oczywiście nie mam żadnej łyżeczki. Teraz jeszcze taka kajzerka by się do tego przydała, albo bagietka, ale no niestety nie dzisiaj. A i w ogóle wziąłam paragon, żeby pokazać wam, że wziąłam dobry jogurt. I faktycznie na paragonie jest jogurt owocowy 2,6% za 2,69. O, tak to wygląda dla potwierdzenia. No myślę, że taka 1/4 za mną, więc tempo mam zarąbiste. Jakby się to jakoś łatwiej jadło, to też by szło delikatnie szybciej. Jezu, ja się zapchałam tym jogurtem. On jest taki olbrzymi, że już czuję się pełna. I wydaje mi się, że tego blaka, którego mam tutaj, zostawimy sobie na później, bo to chyba nie byłoby za dobre połączenie. Tyle jogurtu, banan i jeszcze do tego energetyk. Dobra, wydaje mi się, że możemy to uznać jako zaliczone. Jest praktycznie puste, więc... Czwarta rzecz na moim koncie, ale nie mogę się ruszyć. Dobra, jesteśmy na energetykach. Jak wiecie, na paragonie jest jakieś WMX10, napój energetyczny. I to X10 to jest na pewno X10s, czyli po prostu skrócona nazwa tego energetyka, więc biorę go. Tą 1,5-litrową wodę odpuszczam, bo zapcham się ją bez sensu i wiecie, nie będę miał miejsca na inne rzeczy. Szukam teraz tego napoju witaminowego, tak mi się wydaje, że to będzie to. I myślałem, że będzie to może Oshi Vitamin, ale no niestety kosztuje ono złotówkę więcej. Miałem, słuchajcie, już odpuszczać, ale przez przypadek zobaczyłem napój Hortix Vitaminka, który kosztuje dokładnie złoty 99 i jak widzicie w nazwie jest również Mar Jabu Tru, czyli dokładnie to, co jest na paragonie. Myślałem, że nie będę znaleźć tego chlebka chaczapuri, ale zwróćcie uwagę, że on jest tutaj, nie jest za duży, więc biorę go i jego też z przyjemnością zjem. Ej, dobra widzowie, jestem głupi, a właśnie sobie uświadomiłem, że ja połączyłem dwa paragony w jeden, bo z tego paragonu mamy witaminkę i chleb, ale no nie ma tutaj tego energetyka. Energetyk był na drugim paragonie, więc idę go odłożyć i biorę tylko te dwie rzeczy. Jestem już w Biedronce i uwaga, chwila prawdy, to mamy je. Straciłem mnóstwo czasu, ale nieważne, dobrze zorientowałem się z tym energetykiem, mam już tutaj, widzicie, te dwie moje rzeczy, więc szybko je jem i jeszcze z tej galerii nie wychodzę, bo jest tutaj jeszcze parę miejsc, które chciałbym odwiedzić. Ale sprawdźmy ten chlebek gruziński, on jest w ogóle mega ciężki, więc nie wiem, czy jak zjem go całego, to nie będę najedzony na full, ale ale dobre. Nigdy chyba tego chlebka nie jadłem, ale powiem wam, że jest bardzo dobry. Myślałem, że będzie coś w środku i w sumie jest coś w środku, ale nie wiem, co to jest, bo w sumie nie ma tego za dużo, ale ten chlebek jest fajny, bo jest taki wilgotny, więc no łatwo wchodzi. Ale dobre. Oczywiście, żeby zdobyć punkt, muszę zjeść cały ten chlebek, więc chwilę to potrwa, ale no mam nadzieję, że Natalii idzie gorzej niż mi. O Jezu, widzowie, ten chlebek to był błąd. Nie zjadłem go jeszcze całego, zostało mi mniej więcej tyle. A jestem już tak najedzony, że masakra. Kończę powoli witaminkę i szczerze nie mam pojęcia, jak ja zmieszczę kolejne rzeczy. Dobra, uwaga, ostatni kawałek. Chlebek zaliczony. Witaminka wypita, więc kolejny punkt też zdobyty i... O wow, nie mam pojęcia, jak ja siebie wcisnę kolejne rzeczy. Dobra, będąc w Biedronce, spojrzałam na zegarek i do końca zostało już około godziny 20, więc idąc do samochodu muszę pochłonąć szybko teraz tego rogalika. Mega dobry, chyba najlepsza rzecz w dzisiejszym odcinku. Po tym jak go zjem, ruszamy do galerii i mam nadzieję, że uda nam się znaleźć tam jakieś łatwe paragony, bo wydaje mi się, że niestety możemy przegrywać. Właśnie zobaczyłem, że została nam już tylko godzina i 13 minut. Ten czas strasznie szybko leci, ale no ogarnięcie paragonów nie jest wcale takie łatwe, bo samo znalezienie paragonu to dopiero połowa sukcesu, dlatego że później trzeba te rzeczy znaleźć jeszcze w sklepie i na to zwróciłem mnóstwo czasu, więc idziemy teraz do trochę mniejszego sklepu, czyli do Dilza. Byłem przed chwilą w Dilzie, ale powiem wam, że zdobycie paragonu tutaj graniczy z cudem, bo panie dają paragon. Jak ktoś go nie bierze, to po chwili go, wiecie, zgniatają i wrzucają do kosza i stałem specjalnie przy kasach, żeby zobaczyć, jak to wygląda, więc tak
naprawdę jedyną szansą byłoby spotkanie tutaj widza i wzięcie paragonu właśnie od widza, ale w galerii jest strasznie mało osób i praktycznie nie ma na to szans. Widzowie, w tej galerii jest też część jedzeniowa i nie wiem, czy widzicie, ale tam na stoiku coś leży. Mam nadzieję, że to paragon, czekajcie, idę zobaczyć. O, tam też coś jest, czekajcie, to wezmę go po drodze. Okej, no tutaj niestety, jak widzicie, jest to paragon z Leclerca, a tam już byliśmy, więc nawet jak byłoby coś do zmiany, to nie mogę go użyć. Ale tutaj pani sprząta, nie. Uff, mamy to. Chyba KFC jakieś. Tak jest, widzowie, jak widzicie, ktoś wziął w KFC szejka krówkowego, wziął jakiś sos krówkowy i trzy pankejki. Pankejków chyba nie dam rady zmieścić, ale tego szejka z tym sosem bierzemy, bo KFC jeszcze dzisiaj nie miałem. Dobra, szejk zamówiony, ale uwaga, tutaj mamy kolejny paragon, który coś zostawił. Nie chciałem tego, widzowie, widzieć. Mógłbym wziąć więcej rzeczy i dobyć od razu za jednym zamachem więcej punktów, ale no, zobaczyłem go za późno. Dobra, niestety nie udało mi się skończyć croissanta w drodze do samochodu, bo okazało się, że stałam bliżej niż mi się wydawało. Teraz go dokończę i wydaje mi się, że wypiję jeszcze tego blaka, bo później jak pójdę do galerii, to boję się, że będę w takim amoku szukania paragonów, że totalnie go pominę, a nie chciałabym stracić łatwego punktu. W ogóle zapomniałam, że Karol będzie widział to nagranie, a ja jem w samochodzie i będzie pewnie pełno czekolady, więc czekajcie, muszę się skupić. Zaliczona. No i teraz jeszcze czas na tego blaka. Boję się, co się będzie ze mną działo po tym odcinku. Mam takie połączenie dziwnych rzeczy. Ale na szczęście jest mały. Ile on ma? 250 ml, więc spoko. No faktycznie czuł taki trochę słodki posmak, ale czy na ślepo bym odgadał, że to truskawka? Raczej nie. Dobra, zaliczone puste i czekajcie, spojrzę sobie w telefon, ile mam rzeczy, bo tutaj sobie zapisuję. Po wybicie tego blaka mamy już 6 produktów, więc nie jest źle. Ruszamy do galerii. No dobra, mój krówkowy szejk odebrany, w sumie nigdy go nie piłem, więc uwaga, zobaczmy, jak smakuje. Ej, mega dobre. Ale dobra, nie ma co, piję go, idę do samochodu, bo tam czeka na mnie jeszcze kawa. Dobra, słuchajcie, jestem już w moim trafikarze, został mi ostatni łyk szejka. Zaliczone i powiem wam, że pojawił się mały problem, bo strasznie chce mi się dwójkę. Właśnie tego, zanim wypiję kawę z maka, to jadę szybko na stację, bo po tym chlebku powiem wam, że no jest ciężko. Okej, podjechałam już pod galerię, zaraz pójdziemy do środka, ale chciałam wam powiedzieć, że przez drogę, bo były straszne korki, jak stałam na światłach, to piłam sobie tą wodę, zostało mi już jej tylko tyle, więc wydaje mi się, że teraz szybko ją wyzeruję i dopiero później pójdziemy do środka. Ja tak nie lubię muszynianki, ona ma taki dziwny smak i w ogóle pierwsze, co zrobię po wejściu do galerii, to pójdę do toalety, bo już tak mnie ciśnie, że nie mogę. To ma litr, wypijam jeszcze tego blaka i jeszcze tego tymbarka, więc jest masakra. Mamy to, kolejna rzecz zaliczona. Słuchajcie, obejrzałam całą strefę jedzeniową i udało mi się znaleźć jeden paragon, który wygląda tak, zaraz go rozwiniemy i zobaczymy, co na nim jest. Okej, jak widzicie, wysłałam Karolowi zdjęcie i on napisał, że raczej nie jest to paragon, więc idziemy szukać dalej. No niestety, słuchajcie, obeszłam strefę jedzeniową 3 razy, niestety nic nie udało się znaleźć, więc idę zrobić teraz mały obchód po galerii. Może uda mi się znaleźć coś w Rossmanie, w Starbucksie, w Costa Coffee albo w jeszcze innym miejscu i zobaczymy, czy jeszcze coś zjemy albo wypijemy. No dobra, to ale to zaliczone. Chwilę to trwało, ale czuję się o wiele lżejszy i czuję, że w końcu mam miejsce na kolejne rzeczy. Zacznę oczywiście od tej oto kawy, która, no, jest już zimna, więc raz, dwa ją wypiję. O Jezu. Na co dzień wolę zdecydowanie kawę z mlekiem, więc dawno nie piłem czarnej kawy i... O Jezu, jaka siekiera. Dobra, uwaga, mamy jakieś wrosłanie, zobaczymy, czy będzie coś do jedzenia. I mamy jeszcze jeden. Niestety na pierwszym nie ma nic do jedzenia i na drugim niestety też tylko kosmetyki, więc idziemy szukać dalej. Okej, udało mi się znaleźć jeszcze jeden, ale mamy tutaj jakieś danie z kaczki. Nie wiem, czy to nie jest coś dla zwierząt, więc niestety też nic nie mamy. Jestem na stacji obok Auchan i wychodząc stwierdziłem, że w sumie mogę tam pojechać, ale przypomniało mi się, że Auchan ostatnio wprowadziło to samo, co było w Netto, czyli kasy samoobsługowe. Ale żeby wyjść, trzeba zeskanować paragon. Przez to wydaje mi się, że może być ciężko, żeby jakikolwiek paragon znaleźć, no bo ludzie biorą go, żeby po prostu, wiecie, wyjść ze sklepu. I właśnie dlatego, zamiast do Auchan pojedziemy, słuchajcie, do Lidla, który też jest obok, bo tam powinno być trochę łatwiej. Zresztą tam w sumie też, nie? Skanuje się paragon przed wyjściem, ale tam często paragony latają po ziemi, więc może uda się coś znaleźć. Pod piekarnią na podłodze udało mi się znaleźć taki zgniecony paragon na pół, ale mamy chleb słonecznikowy i musiałabym go zjeść całego, więc niestety też go nie zmieszczę. Powoli zacząłem się stresować, że nic już nie uda się znaleźć, ale trzymajcie mocno kciuki, idziemy jeszcze raz do strefy jedzeniową i tam będziemy się kręcili. Podjechałem już pod Lidl, ale po drodze zmęczyłem tą moją kawę, więc kolejny punkt zdobyty i powiem wam, że to chyba był najtrudniejszy punkt do zdobycia, przynajmniej póki co. Dobra, jestem już w Lidlu i widziałem, że przy kasach samoobsługowych jest duży śmietnik, do którego po wyjściu, po zeskanowaniu, wiecie, bramki, można wrzucić paragon i tam jest mnóstwo paragonów, więc kupię dosłownie cokolwiek, żeby tylko, wiecie, móc wyjść i jak będę wychodził, wsadzę rękę do tego śmietnika, wezmę paragony i zobaczymy, co tam znajdziemy. O tak, patrzcie na to, widzowie. Słuchajcie, jestem w szoku. Chodzę wszędzie i nigdzie nie ma ani jednego paragonu. Z jednej strony to dobrze, bo nikt nie śmieci, ale z drugiej to źle, bo już nie uda mi się zaliczyć ani jednego punktu. Dobra, uwaga, czekajcie, mamy coś, wyhaczyłam z daleka, zobaczmy, co to jest. Mamy, widzowie, paragon z maczka, cheeseburger i duże frytki, bierzemy. Dobra, jednak żartowałam, że z maczka jest to KFC. No i cyk, misja zakończona sukcesem,
którym oddzieliłem już paragony od, wiecie, pokwitowań z karty i... No jak widzicie, mamy z czego wybierać. Są strasznie długie niektóre, o, na przykład ten. Tylko czekajcie, czy jest tutaj coś, co mógłbym zjeść? Coca-Cola regular, okej, ale chyba nie mam na nią miejsca. Deser ryżowy pilos. To jakieś ogórki, rzodkiewki. Mimo tego, że długi paragon, to dla mnie na teraz rzeczy do zjedzenia albo wypicia, no nie za wiele. O, tutaj trochę krótszy paragon, ale całkiem ciekawy, bo jak widzicie, mam na przykład lody w czekoladzie z migdałami i na lody mam mega ochotę, bo jak widzicie, termometr w samochodzie pokazuje 28 stopni na zewnątrz. Do tego mamy również muffinkę i hot doga i no na hot doga z Lidla nie mam ochoty, ale tą muffinkę i lody możemy kupić. Ty, widzowie, ale się muszę strzeszać, bo jak widzicie, zostało tylko 15 minut, a muszę jeszcze te rzeczy kupić. Mega długo czekam już na swoje zamówienie, do końca zostało niecałe 13 minut, więc mam nadzieję, że uda mi się zdążyć zjeść. Jestem w Lidlu, znalazłem muffinkę, ale niestety, jak widzicie, wszystkie wykupione. Okej, w końcu mam swoje zamówienie, siadam szybko tutaj gdzieś w galerii i jem to i mam nadzieję, że uda mi się zaliczyć jeszcze 2 punkty. Razem tego loda czekoladowego z migdałami za 3,29 to jest, o, dokładnie ten i no mam na niego mega ochotę, więc lecę szybko z nim do kasy. Dobra, w galerii jednak nie mogłam zjeść, bo było takie beznadziejne światło, że nie miałam gdzie usiąść, więc teraz szybko tutaj jem w samochodzie. Zacznę sobie od frytek, bo wydaje mi się, że z nimi łatwiej pójdzie. Jezu, to jest chyba najdłuższa frytka, jaką kiedykolwiek widziałam. Co jest grane w ogóle? O Jezu, jakie słone. Do końca zostało 5 minut, więc muszę się spieszyć. Frytki z KFC to jest coś, czego bardzo nie lubię. Spójrzcie, jak one wyglądają. W ogóle nie są chrupiące. Ostatnia mini frytka jest zaliczona. Mamy to. Boże, pęknę dzisiaj chyba. Wróciłem już do samochodu. Otworzyłem po drodze loda, bo nie ma czasu do stracenia. Zostało niecałe 10 minut. Niestety, to prawdopodobnie będzie moja ostatnia rzecz. Jestem mega ciekawy, jak idzie Natalii, bo mam wrażenie, że przez tą toaletę, no, straciłem zbyt dużo czasu i, no, mogę przegrać. Ale nie ma co, tego loda muszę jeszcze zdążyć zjeść, więc biorę się za niego i... O, wow, nawet jedząc go jest, słuchajcie, mega gorąco. Dobra, uwaga, końcówka loda. No i mamy to. Lód zjedzony. Jak widzicie, do końca zostały niecałe 3 minuty, więc już nigdzie indziej nie zdążę dojechać, znaleźć paragonu, kupić rzeczy i jej zjeść, więc wracam do domu i zobaczymy, jak tam poszło Natalii. Zostały nam 2 minuty i 20 sekund. Kurde, spróbuję zjeść tego cheeseburgera, ale nie wiem, czy to się uda. Uwaga, walka z czasem trwa. Minuta 40, minuta i 5 sekund, 23 sekundy. Muszę to jeszcze popchnąć. Mamy to zaliczone. Uwaga. Koniec czasu. Okej, musiałam chwilę odpocząć, musiałam się schłodzić, bo w samochodzie było tak gorąco, na zewnątrz są 24 stopnie. Jak ja wsiadłam do samochodu, to nie chciałam wietrzyć, żeby jak najszybciej zjeść i jestem po prostu cała zgrzana. Ale nieważne, udało się zaliczyć tego cheeseburgera i mam nadzieję, że dzięki niemu wygram z Karolą, bo jak przegram, to chyba się załamie. No dobra, wróciliśmy do domu i niestety, widzowie, Natalia wygrała, dała radę zjeść więcej i wypić ten niż ja. Cheeseburger mi pomógł, ale w ogóle jak może być cheeseburger z kurczakiem? Teraz? No, bo z KFC. No KFC, no to wiadomo, że dam mi tylko kurczak. Karol, jadą go w ostatnich sekundach. Nie, widzowie, przegrałem przez tą toaletę i zjadłem Natalię taki duży chlebek i nie mogłem po nim wytrzymać, nie? Ale nieważne, widzowie, Natalia wygrała, także gratulacje. Na tym będziemy kończyli. Strzelajcie lajki, jeśli taki trochę luźniejszy film wam się podobał. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić... Luźniejszy? Ja tak biegałam, że masakra. No w sumie ja też. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych. Trzymajcie się i...